Stan żywienia klinicznego w polskich szpitalach jest niestety mocno niesatysfakcjonujący, dlatego że mimo zasobu środków, które możemy użyć do leczenia naszych pacjentów, takich jak na przykład pełni zrefundowane żywienie pozaelitowe, czyli dożylne, czy też żywienie drogą przewodu pokarmowego, czyli żywienie doelitowe, nie jest ono wystarczająco stosowane. Widzę też poważny problem polegający na nierozpoznawaniu niedożywienia, czy też dużego ryzyka żywieniowego u naszych pacjentów, ale jeszcze większy, jak chodzi o wdrożenie leczenia. Czyli nawet jeżeli ktoś rozpozna stan niedożywienia, co bardzo często ma miejsce za późno, a nie przy przyjęciu do szpitala, to niestety w dużej części przypadków leczenie nie jest wdrażane. Celem naszego badania jest po pierwsze potwierdzenie rzeczywistego narażenia naszych pacjentów na diagnozę niedożywienia, czyli ilu ich tak naprawdę jest. I chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda realizacja leczenia żywieniowego. Czy to nie jest przypadkiem tak, że niedożywienie, nawet jeżeli rozpoznane jest, to jest zapomniane i nikt się nim nie zajmuje? Mamy takie sygnały niestety, że to może być dosyć duża skala problemu. I chcielibyśmy na podstawie tego badania wyciągnąć wnioski, które pozwolą do zwiększenia radykalności leczenia żywieniowego, jego realizacji i jego realizacji w jego prawidłowej formie. Do udziału w naszym badaniu zapraszamy wszystkie oddziały i zarówno oddziały zabiegowe, jak i niezabiegowe, poczynając od intensywnej terapii na oddziałach internistycznych kończąc. Proszę Państwa, wszyscy pacjenci są zagrożeni konsekwencjami niedożywienia i niepodanie, niewłączenie leczenia żywieniowego będzie naprawdę w sposób zasadniczy pogarszać wynik leczenia, przedłużać czas pobytu w szpitalu i zwiększać koszty tego postępowania. Pacjent niedożywiony zawsze kosztuje dwa razy więcej niż pacjent prawidłowo odżywiony. W badaniach amerykańskich okazało się, że różnica w kosztach pobytu między pacjentem, który był prawidłowo odżywionym, a niedożywionym w oddziałach zabiegowych wyniosła około 5,5 tysiąca dolarów, w oddziałach niezabiegowych około 3 tysiące dolarów. Także to są gigantyczne sumy, które są zmarnowane, gdyż to są środki finansowe, które w żaden sposób nie odzyskamy ani z Funduszu Zdrowia, ani z innych źródeł.